Gość poranka dni. A żeby powiedzieć prawdę, należy dodać liczni goście, bo przedstawiciele kwintetu Tomasza Chyły. E, który jest z nami? Dzień dobry. E, Tomasz Chyła Skrzypce. Tak jest. Konrad Żołnierek, gitara basowa. Dzień dobry. I kontrabas. I sławek, koryzno, perkusja. I coś Dobry, jeszcze? No, witam, nie, tylko perkusja. <grym> Myślałem, że jak kolędnicy to będzie i turoń, i, i gwiazda. No spokojnie, spokojnie. tylko ale, instrumenty. Ale, ale gracie jakieś kolędowe rzeczy w tym czasie, czy ograniczacie się do tego repertuaru, o którym powiemy, czyli do swojej ostatniej wspaniałej płyty? Zdecydowanie nasza ostatnią płyta. Tak. <grym> Myślałem, że jakieś takie właśnie akcenty związane z karnawałem, z nowym rokiem. Ostatnia to, czyli Circle Songs ukazała się jeszcze w 2018 roku nakładem Polskiego Radia, Agencji Muzycznej Polskiego Radia, ale to można powiedzieć, jest wynik Waszych sukcesów, bo jesteście przedstawicielami młodej, trójmiejskiej sceny. Ten pierwszy sukces to był 2016 rok. E, dokładnie. Taki ważny, taki kamień milowy. Tak, to było zdobycie Grand Prix podczas 40. edycji festiwalu Jazz Juniors i no, śmiało można powiedzieć, że to był ten kamień milowy, który odpalił ten motor, który popchnął nas dalej. No i w, w, jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy i, i troszeczkę za, za, zawdzięczamy tych sukcesów właśnie temu festiwalowi. A od którego roku, od którego momentu gracie razem jako właśnie kwintet w takim składzie? To był 2015 14, który to jest. Tomat, ile to już... yy, tak, no ja może ja, ja, ja. Tak naprawdę, yy, nazwa Tomasz Chła, Quintet kwintet przewija się już gdzieś od 2012-2012 yy, roku. Uh -huh. E, już na samym początku e, współpracowałem z Konradem, e, później nasze drogi gdzieś się rozminęły i w 2016 e, roku zdecydowałem się na taką e, o, ostateczne związanie składu e, z moimi przyjaciółmi. E, wcześniej właśnie w tym składzie w, e, już podczas Jazz Juniors i nagrania dwóch płyt grał Krzysiek Słonkowski na kontrabasie, e, teraz e, do zespołu wrócił Konrad. I koncertujemy razem od września zeszłego roku, więc tak naprawdę teraz jest obecny ten, stały skład. Ten moment, Do, dodajmy w takim razie, jest z wami także Piotr Chęcki, który gra na saksofonie i Szymon Burnos na instrumentach klawiszowych. Myślę, że takich zespołów młodych, które walczą o słuchacza, o scenę, także o laury, które są bardzo istotne, jest nie mało, co was wyróżnia i yy, co jest dla was takim wyróżnikiem muzyki, którą chcecie tworzyć, yy, która chcecie, żeby znalazła jak największą najwięk naj, naj rzeszę odbiorców? Mhm. Znaczy to pierwsze pytanie to trochę nie, nie do <gry> nas, bo to e, trzeba by zapytać ludzi, co nas wyróżnia, ale co dla nas jest wyróżnikiem, to na pewno e, w mojej opinii e, wspólna improwizacja. Na której opieramy ta cała płyta, jest mhm. tak naprawdę oparta na improwizacji, bo była wyimprowizowana w, podczas jednej sesji nagraniowej. Nie mieliśmy nic przygotowane do tego. Jak no, to jazzmeni. Yy, no, ale <laughs> można. To... <laughs> wiecie, później będzie taki, taki lit tego materiału zdolni, ale leniwi. Nie przygotowali się do sesji <laughs> nagraniowej. Tak, tak, tak. Nie wiem, co na to szefowie Agencji Muzycznej Polskiego Radia, bo to zawsze wielkie ryzyko. No, jeszcze wierzą w nas, zobaczymy, <laughs> jak to będzie. <laughs> yy, yy, wciąż, bo to yy, drugi bodajże, tak tak, tak? tak, drugi, drugi. No właśnie, więc... jakby dż, przez jazz Juniors zawiązaliśmy współpracę z agencją. Czyli, płycie. Y, czyli ta y, y, improwizacja, ale to pojęcie y, bardzo szerokie, w jaki, jakie sobie ramy stawiacie, y, ale nie myślę tutaj o ograniczeniach, tylko raczej o takich perspektywach, które was y, koncentrują na danych, y, danych aspektach. Bo w przypadku tej y, ostatniej płyty, Circle Songs, taka perspektywa jest chyba dosyć jasna. <gry> czy nie? E, e, zdecydowanie. No. Płyta, 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 tak jak wspomniał Sławek, została e, oparta na improwizacjach. I na nasze koncerty też są tak naprawdę improwizowane, ale e, e, słuchając tej płyty w całości, można dopatrzyć się kompozycji. Ca, e, całego, e, pewnego całokształtu, który powstał. Dlatego też zdecydowaliśmy się, żeby to wy, wydać, bo to nie jest e, to nie jest free jazz, to nie jest e, pełna awangarda. To, to są. E, Przemyślane improwizacje, z których powstały kompozycje, dlatego mieliśmy o tyle łatwiej, że mogliśmy z nich wyczerpać tematy, wyczerpać motywy. Dlatego te koncerty są improwizowane na bazie płyty Cyrus. Tak można się opowiedzieć. Jakby motywy, które, które znajdują się na płycie, próbujemy niejako odtwarzać, ale oczywiście podczas improwizacji zawsze ma to inny, inny charakter. To prawda, ale punktem wyjścia, jak rozumiem, był y, termin, który także znajduje się w tytule Circle Song, czyli pieśni i odwołanie do churalistyki, i właśnie o tę perspektywę mi chodziło. Yy, y, tutaj historia jest trochę inna, gdyż y, ja, jako y, nie tylko skrzypek, ale i dyrygent churalny, jestem ściśle związany z dziedziną churalistyki. Y, y, słuchając tych, y, tych naszych nagrań, stwierdziłem, że to jest właśnie poniekąd odwołanie do tego. Mm -hmm. Terminu, i ja wysłyszałem te Circle Songi e, właśnie w naszej muzyce, stąd ta nazwa. E, wiem, że. No, e, jakby to się stało po, nie? Tak, to się nagraniu, stało po, jakby, więc e, tak, nie, możemy, nie możemy powiedzieć, że ten koncept powstał przed, przed wejściem do studia. Ta płyta jest o tyle e, dziwna e, do omawiania, i bo, mm -hmm. bo, ta, bo naprawdę, tak jak e, to. Padały moje słowa w, często w dwójce i trójce podczas promocji naszej płyty, że ta, ta płyta powstała tu i teraz i, 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 i na tamten e, czas powstania tej płyty e, właśnie to było bezcenne w tym wszystkim. Tym bardziej mnie interesuje to... Yy, yy... Jak się to wydarza, i też z czym przychodzicie, z jakim bagażem, bo oczywiście można powiedzieć, to jest czysty przypadek, tak, że spotkaliśmy się w danym miejscu, w danej porze roku, w danej porze dnia i coś takiego między nami zagrało, ale być może przypadków nie ma, być może to gdzieś jest z tyłu głowy, to doświadczenie tutaj, no właśnie, churalistyki, może jakieś melodie, frazy, jakieś sposoby, które gdzieś pobrzmiewają. Może to rzeczywiście no. jest taki pozorny przypadek, ale jednak. No, no, oczywiście, że to nie, jest czysty, to nie jest czysty przypadek. Ja myślę, że takim ważnym hasłem jest zaufanie, mm -hmm. które mamy między sobą. Ufamy sobie podczas grania, i to jest dla mnie niezwykle ważne, że mogę polegać na moich przyjaciołach w zespole. Tak? Cokolwiek by się nie działo nasze, reagujemy na siebie po prostu. Te to, 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 to relacje to, są, to, to jest taki główny wyznacznik do tego, że się rozumiemy, do tego e, tak, e, tak bardzo cenimy tą zmianę kontrabasisty na przykład w zespole, że e, teraz od e, zeszłego roku gra z nami Konrad i, i te relacje dalej są tak ścisłe, że dalej możemy grać te circle songi i Konrad pomimo że tego, że nie nagrał z nami tej płyty, te improwizacje wychodzą łącznie od nas wszystkich, to nie jest, to nie jest czysty przypadek. Wywodzicie się z trójmińskiego środowiska jazzowego, które obrosło legendę które jest jednym chyba z najważniejszych punktów odniesienia, jeżeli mówi się o polskim jazzie. Co dla was w tej historii trójmiejskiej sceny było najważniejsze i było takim punktem odniesienia, czyli zespoły, postacie, które śledziliście, które były inspiracją? Zdecydowanie zespół Miłość z Tymonem Tymańskim, z Leszkiem Orzerem, z... z naszym profesorem, panem Maćkiem Sikałą, Mikołajem Trzaską i Jackiem Olterem, ale też Sławek Jaskółkę, też Piotrek Lemańczyk, wszyscy muzycy starsi od nas, z którymi dzisiaj nie jeden z nas może zagrać w zespole, co jest takie dla nas cenne, że to się wszystko dziś zatarło i tak na przykład niedawno było mi niezwykle przyjemnie pójść na koncert, na którym usłyszałem właśnie Konrada Sławka i Piotra Chęckiego, którzy grali w kwartecie z Leszkiem może. Takie sytuacje są niezwykle, niezwykle cenne, i, i, i widać, jak, jak to trójmiasto cały czas pulsuje i razem, razem muzycznie żyje. Ale to też pokazuje, jaką drogę przeszliście od obserwowania, podpatrywania, inspirowania się mistrzami, po sytuację, w której oni już są partnerami na estradzie. Dokładnie, no to piękne doświadczenie. <grystanie> A jeszcze wiele, żeby nie powiedzieć wszystko przed wami. Trwa trasa koncertowa. Pierwszy koncert w tym roku już za nami, ale gdzie pojawicie się w których miejscowościach? Dzisiaj zagramy koncert w klubie Dragon w Poznaniu. Jutro wracamy w, w okolice Warszawy, bo e, będziemy grali w Żerardowie, e, w Centrum Kultury. I sobota, niedziela ponownie Warszawa. E, to wszystko w ramach e, tak, Wojspół. E, Dok Ursynów i niedziela Studio z e, telewizyjny koncert. W takim razie y, gratulujemy, zachęcamy do tego, żeby śledzić, gdzie można znaleźć informacje o tych najbliższych planach. E, oczywiście zapraszamy do polubienia naszej e, strony facebookowej, gdzie co już pojawiają się e, nowe informacje na temat naszych tras, na temat e, wszelakich e, naszych muzycznych dokonań, e, a także e, z niecierpliwością zachęcamy do oczekiwania naszego pierwszego teledysku, który lada moment ujrzy światło dzienne. A proszę bardzo, a już płyta kolejna w drodze? Czy na razie nie myślicie o tym momencie, kiedy znów trzeba będzie improwizować? Wszystko się snuje w głowach. Zobaczymy. Ale jest już gdzieś jest już, jest plan na to wszystko. Trzymamy kciuki w takim razie, Tomasz Chyła, Quintet i Circle Songs, fragment tej płyty już za chwilę Państwo usłyszą, mamy także egzemplarze dwóch płyt, które zostały wydane przez Polskie Radio, 71-211, czekamy na Państwa wiadomości, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Studiu Dwójki. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.